Panie Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiaj w uroczystość Wszystkich Świętych gromadzimy się tutaj na Łyczakowskim cmentarzu, na tym wzgórzu, aby pochylić się nad grobami naszych zmarłych, ale też myślę, że dzisiaj przychodzimy tutaj, aby otrzymać odpowiedzi, które gdzieś tam w naszym sercu nas niepokoją. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, święty Paweł pisze takie słowa: przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Pisze te słowa święty Paweł, gdy widząc wspólnotę w Koryncie, która była bardzo skłócona, zaniepokojona, która przeżywała, możemy dzisiaj powiedzieć takim współczesnym językiem, kryzys wiary. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Chcę, żebyśmy się przypatrzyli dzisiaj naszemu powołaniu do świętości, wychodząc do tego kontekstu, w którym żyjemy. Przypatrzcie się, bracia, co się dzieje wokół nas. Mamy ostatnie informacje z Francji, gdzie giną niewinni ludzie, nawet w kościele. Nikt ich nie broni. Mamy ciągle nowe informacje o kolejnych konfliktach, nie tylko tutaj, na Ukrainie, ale też i na Kaukazie. Ciągle wybuchają nowe wojny. Mamy różne informacje o ofiarach pandemii. Mamy różne informacje o zbezczeszczeniach świątyń, nawet w katolickiej Polsce. Mamy różne informacje o tym, że dzisiaj walczy się, aby zabijać najbardziej bezbronnych, czyli dzieci nienarodzonych. Mamy różne informacje o nienawiści w kontekście wyborów, co doświadczyliśmy nawet w ciągu ostatniego tygodnia tutaj, gdzie żyjemy. Czyli to wszystko nam pokazuje, że rzeczywiście żyjemy w czasach apokaliptycznych. To też nas jakoś jeszcze bardziej powinno pobudzać do tego, że powinniśmy się zastanowić nad naszym powołaniem, nad sensem naszego życia, nad tym, jakie jest dzisiaj nasze chrześcijaństwo, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Kochani moi, w pierwszym czytaniu z Apokalipsy słyszeliśmy o tym, że ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi. Jakie są te wiatry dzisiaj? Chciałbym nawiązać do takich czterech paradoksów, które nas dzisiaj tutaj zgromadziły. Gromadzimy się na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych. To jest dziwne, że przychodzimy w uroczystość, którą powinniśmy byli być w naszych kościołach, czcić ich w relikwiach, w figurkach, w obrazach świętych, a my przychodzimy dzisiaj na cmentarz. To jest właśnie wielka mądrość Kościoła i wielka mądrość tradycji kościelnej, że właśnie dzisiaj przychodzimy na cmentarze, aby pochylić się nad grobami naszych zmarłych, których jest wielu świętych. Tutaj na tym cmentarzu spoczywa naprawdę wielu świętych. Świętych męczenników. Może nie są ogłoszeni przez Kościół błogosławionymi czy świętymi, ale są świętymi u Boga. Są to może mało znane osoby, może jest to mama, która wychowała wielodzietną rodzinę, może to jest ojciec, który pracował w trudzie pracy, aby utrzymać swoją rodzinę, aby przekazać wiarę swoim dzieciom. Może jest to osoba, która była całe życie przykuta do łóżka i swoim cierpieniem wyprosiła i swoimi modlitwami tą świętość dla siebie, ale też i dla tych, za których ofiarowała swoje cierpienie. Może to jest żołnierz, a nawet jeszcze dziecko, które broniło ojczyzny. I tutaj spoczywają jego szczątki. Są to święci, których tutaj nie ma. Tak jak mówi nam Ewangelia według świętego Łukasza, nie ma go tutaj,
zmartwychwstał. Kochani moi, przychodzimy, aby dzisiaj, pochylając się nad ich grobami, naszych zmarłych, odważę się powiedzieć, nad grobami świętych, aby dzisiaj my, którzy żyjemy, zaczerpnąć tej świętości dla nas, tej odwagi, tej wiary, takiej miłości. Drugi paradoks jest taki, że gromadzimy się na cmentarzu, tam, gdzie naszych zmarłych już nie ma. Gdzie oni są? Wierzymy, że przebywają w miłosierdziu Bożym, że przebywają w Jego obecności. Dlatego przychodzimy tutaj, aby się modlić. Dlatego właśnie dzisiaj, 1 listopada, sprawujemy tutaj Eucharystię w intencji naszych zmarłych, aby właśnie w taki sposób, w jaki potrafimy, w jaki możemy, jaki jest dla nas dostępny, zawierzyć ich Bogu. Trzeci paradoks naszej obecności tutaj, to, że przychodzimy na cmentarz, gdzie powinni być zmarli, ale spotykamy się my, żywi. Może właśnie jedyny raz w roku, bo tak też niestety często i zdarza się w naszym życiu, że się widujemy na cmentarzu. Może właśnie jest nam to spotkanie dzisiaj potrzebne, aby się zobaczyć, aby wspólnie się pomodlić, aby wspólnie porozmawiać. Może jest to dla nas okazją, aby sobie przebaczyć, aby podać sobie dłoń. Może to spotkanie dzisiaj na cmentarzu, kiedy spoglądamy na groby naszych zmarłych, a żaden grób nie kłamie, tylko mówi nam o prawdzie, że wszyscy umrzemy, jest dla nas okazją, aby coś się w naszym życiu zmieniło. Kochani moi, czwarty paradoks, który nas dzisiaj tutaj gromadzi. My wszyscy chcemy być w niebie, ale mało kto z nas chce być święty. Dlatego, że wiemy, że świętość jest wymagająca. Słyszeliśmy o tym w dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza, że świętymi będą ci, którzy są ubodzy w duchu. Świętymi będą ci, którzy cierpią udrękę. Świętymi są ci, którzy są łagodni. Świętymi są ci, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości. Świętymi są ci, którzy są miłosierni. Świętymi są ci, którzy mają czyste serce. Świętymi są ci, którzy zabiegają o pokój. Świętymi są ci, którzy są prześladowani za sprawiedliwość. Kochani moi, te błogosławieństwa, które tak często słyszymy, są dzisiaj dla nas okazją, aby stały się częścią naszego życia. Zawsze, kiedy przeżywamy uroczystość wszystkich świętych, jest to dla nas okazja, aby składać sobie życzenia, bo dzisiaj wszyscy my, nie tylko nasi zmarli, ale wszyscy my, którzy tu jesteśmy, przeżywamy swoje imieniny. Bardzo często, kiedy przeżywamy imieniny, życzymy sobie, a szczególnie w ostatnim czasie, przede wszystkim zdrowia. Ja zdrowia wam nie życzę, bo nawet gdy go mamy, nie potrafimy z niego korzystać. Życzę wam i sobie, abyśmy pragnęli świętości, abyśmy byli święci, abyśmy patrząc na to życie, na to wszystko, co się dzieje wokół nas, mieli jedno wielkie pragnienie, aby mieć Boga w sercu, aby żyć Bogiem, aby wszystko robić dlatego, aby ten Bóg był najważniejszy i na pierwszym miejscu. Tego wam życzę, kochani, abyście byli święci i zawsze uśmiechnięci.